Siemaneczko, z tej strony oczywiście Kazumi i witam was w odcinku, uwaga, z aktualizacji z 12 urodzin Star Stable'a. Dzisiaj jest naprawdę bardzo mnóstwo rzeczy, jest bardzo dużo punktów doświadczenia dla naszej postaci, moi drodzy, naprawdę bardzo dużo. Możliwe, że dzisiaj wbiję 25 poziom, jak niedawno wbiłam 24, bo jest to akurat dzisiaj możliwe. Dzisiaj zakupię sobie jeszcze dodatkowo dwa nowe kuce Dartmoor, bo one również dzisiaj dołączyły do gry. No i co, już bez przedłużania lecimy. I na wstępie jeszcze pozdrowię moich ostatnich 5 subskrybentów, jak i moich wspierających. Także uwaga, lecimy z aktualizacją. Właśnie, kochani, przed chwilą dodało mi 5 punktów. O, widzicie? No, właśnie znowu mi dodało. Kochani, co chwilę dostajemy punkty do naszego konia. Naprawdę, no zobaczcie. One się cały czas dodają. Na terenie całego tutaj, na całych urodzinach, tutaj na tym obszarze, dostaje się cały czas PD dla konia. To jest po prostu szok, niedowierzanie. Także co? Charlie, pozdrawiam Cię tutaj serdecznie. Ale my już lecimy. Mam ogólnie odłożone bardzo dużo jorwickich szylingów w razie czego. I nie wiem, od czego mam w ogóle zacząć. Może na początek... O, tutaj jest muzyczka. Na początek zacznijmy sobie może właśnie od sklepów. Co my tutaj w ogóle mamy? Ja oczywiście ubrana na urodzinowo, bo jakby inaczej. Tutaj są jakieś rzeczy, które już były, także dobra. Tutaj, moi drodzy, mamy kolejny sklep i to jest tak, ten nowy z nowymi rzeczami, moi drodzy. Są naprawdę przepiękne rzeczy. Tutaj jest w takim samym stylu jak na festiwalu jeździeckim. Fajny taki sprzęcik, beżowy, tamten był żółty oczywiście. Tutaj jest zarąbisty z konwersami, Boże, jak to jest piękne. Te buty to już w ogóle, ale ten top jakiś śliczny taki... Nie no, po prostu zobaczcie sobie. Zaraz sobie zakupię, osiema, Charlie się ruszyła. Tutaj mam pierwsze zadanko, by the way, i dzisiaj poczekajcie, bo ogólnie tutaj jest tak, odnowiona jest ta szopa Jaspera, dom Jaspera stary. I generalnie jest strasznie dużo rzeczy. Słyszałam, że dzisiaj dodali również nowe, kolejne umaszczenia. Zobaczmy sobie. Ale nie, jednak jeszcze ich nie ma. Nie wiem, ktoś tak powiedział, ale mit obalony, więc jeszcze dzisiaj nowych umaszczeń nie ma. Dzisiaj jest nie nowych, tylko kolejnych, które były i jeszcze będą. Także na spokojnie kupicie sobie te starsze magiczne szajery. Póki co, nie wiem, tutaj jeszcze mam w ogóle pokazać. W sensie, czy tak wiecie, wszystko pokazałam, no nie? Tu jest oczywiście magazyn, więc możemy sobie skorzystać z niego. To jest też mega spoko, bardzo jest to pomocne, żebyś nie wracać specjalnie do stajni. No dobra, tutaj będzie, uwaga, z Big Bonnie, chyba za tydzień? Za tydzień chyba tak? Za tydzień? Tak. Będziemy mieć prima aprilisowe fikusy, które były w poprzednich latach. Wrócą do nas na pewien czas i będziemy mogli z nich skorzystać, także pamiętajcie o tym. Tam jest oczywiście green screen, czy bardziej white screen, żeby sobie foteczkę zrobić. No. I tutaj oczywiście jest do kupienia ten dziki Jorwik, wierzchowiec duszy, za 600 star coinsów. Ja już go mam, bo miałam go oczywiście jak były 10 urodziny, był za darmo wtedy. Ale moi kochani, za 2 tygodnie będzie tutaj nowy American Paint Horse urodzinowy, na którego bardzo czekam. Także dobra, zróbmy sobie jakieś zadanka, takie wiecie. 100 lat my, za nami kolejny wspaniały rok na Jorwiku. Z radością przedstawiam święto urodzinowe, za pomocą którego chcemy uczcić wszystkie urodziny mające miejsce w zeszłym roku. Choć pokażę Ci, gdzie jest impreza. Tutaj mamy, o, fajerwerki dostaniemy, 200 dla postaci i 250 dla konia, moi drodzy. Naprawdę jest bardzo dzisiaj dużo PD. No i generalnie co, no tutaj tylko jest, ona będzie pokazywała, więc tam w sumie nie będę tego pokazywała. Bo tu jest takie, wiecie, oprowadzanie, ale ja już was oprowadziłam wcześniej, więc no nie muszę tego robić, prawda? Okej, okay, i teraz po tym oprowadzaniu mamy kolejne misje. Mamy wyścig, mamy właśnie wycieczki, takie te z przewodnikiem. Mistrzostwa quizów Moorland, których oczywiście jest więcej i z tego, moi drodzy, będzie poradnik. Zrobię wam specjalny, oddzielny poradnik, żeby wam się tutaj nic nie pomieszało. Spotków myślę, że też zrobię, ale z odpowiedzi do quizu również będą, także wyczekujcie, a jutro coś się pojawi. Tutaj sobie weźmy, tu jest 25 dla postaci na przykład. A nie, to jest po prostu chyba mistrzostwa czy coś tego typu, dobra, nieważne. Siema, siema, Lana. Także dobra, coś chciałam w ogóle zrobić. Chciałam zobaczyć, ile mam w ogóle podków. Mam 16 podków.
Ale dobra. Zobaczmy sobie, co dostaniemy za tym pierwszym razem w wymianie. A po 5 jest, dobra, to sobie jeszcze, to sobie na spokojnie. Jej, mamy coś fajnego. Teraz mamy spodnie. I uwaga, może coś do kunia? Nie, mamy kaski i to. Mamy coś takiego. W sumie na razie sobie to założę. Tak tymczasowo, chwilowo. I taki kask. Ja akurat nie noszę kasków, to też możecie wiedzieć lub nie. To już wiecie. Więc tak to wygląda. Dobra, ale na razie tak sobie zrobią. I teraz, moi drodzy, ja idę sobie wymienić te wszystkie rzeczy, czyli teraz idę posprzedawać te wszystkie rzeczy, które uzbierałam specjalnie, bo muszę kupić ten strój fioletowy z konwersami, oczywiście, jak najbardziej. Rozety oczywiście też mam odłożone, no bo jakby inaczej, moje piękne medale, które zbieram, też właśnie specjalnie tutaj, żeby posprzedawać to i mieć, no wiecie, no szlingi, tak, żeby nie marnować jednak tych starcoinsów. Dobra, zobaczmy, ile mamy, sprzedamy i coś kupimy, zobaczymy. Posprzedawać to, na czym odebrać bardziej niż sprzedać. Coś tu się uzbierało troszeczkę, ale nadal to nie to, muszę się jednak wrócić jeszcze. No, brakuje mi w sumie siodła, owiek i rękawiczek z tego, co tutaj widzę. Okidoki, kupujemy sobie jeszcze siodło i uwaga, mamy piękny cały zestaw, moi drodzy. Miejscowi twierdzą, że w nocy drzwi te świecą. Co więcej, dochodzą spod nich dźwięki drapania i nieludzkie głosy. Najbardziej bym powiedziała, że jakiś jest gnieć czegoś i przerażająca muzyka. Co się kryje pod tymi dziwnymi włazami? Szaleni Szkoci, naciskający jakieś przyciski, kosmici z innego świata, ludzie, którzy nienawidzą koni tak bardzo, że wolą żyć w tunelach niż w pobliżu stajni. A czy te drzwiczki są w ogóle zamknięte? Nad tymi pytaniami nie zastanawiał się nigdy żaden mieszkaniec Rwiku, więc być może nigdy się nie dowiemy. I miałam upiec tort, ale wszystkie góry uciekły. Dobra, czyli tak, pouczyłam je od Steve'a, bo chciałam mieć świeże jajka. Kto by pomyślał, że te ptaki są takie szybkie? Dobra, więc teraz je szybciutko jeszcze poszukamy. Tu już nawet jest pierwsza, no to bardzo bliziutko jest. Pierwszy kurczak. Słychać ciche gdakanie i teraz, o, tutaj jest kolejna kura. Proszę bardzo. Jeszcze 4. Okej, mamy kolejną kurę, która znajduje się tutaj pod urodzinami. O, mamy kolejną kurę, która jest tutaj też po urodzin. Zostały nam jeszcze 2. Zobaczcie tutaj w ogóle, co się zadziało. Odnowili również tutaj ten teren. Jakby mega spoko to wygląda. Okej, jest i 5. kura, która była sobie tutaj, też za urodzinami mniej więcej. I jeszcze jedna, moi drodzy. I tutaj, moi kochani, też... O, kot jest podkowa. Ale zobaczcie, tutaj właśnie została odnowiona również kopalnia Damaszek. I powiem wam, że robi wrażenie. Okej, i ostatnia kura, moi drodzy, jest tutaj za latarnią. Też jest akurat przykładowo podkowa, więc fajnie. No i mamy już wszystko, więc możemy zacząć robić tort, tak naprawdę. Jajka zapewne. Nie, to jest... do karmienia kur. Dobra. Never mind. Lecimy dalej. Aha, no musiał być bardzo głodny. To się zgadza. Czy składać jajka? Jej, będziemy mieć teraz jajka na tort. Spiranie jajek. A niech będzie truskawkowy. Dobra, mamy to. I teraz co? Będziemy chyba już go robić, nie? Okej. Nie wiem, czy tu to mam wsadzić, czy gdzie, ale tu wlewam. No, ale gdzie mam to wlać? Okej, już wiem, o co chodzi w ogóle, bo ja po prostu... Serio. Okej, dodajemy jajko. Mamy 2 osobne miski i te suche, na przykład mąkę, cukier, to trzeba po prostu do innego, nie? Soda oczyszczona. Soda oczyszczona będzie tu. Do drugiego. Okej. Suche składniki wymieszaj. Więc no, musimy tak zrobić, nie? Okej. Czegoś słodkiego. Mi się wydaje, że chyba cukier. Dobra. Trochę więcej masła. No masło będzie raczej tutaj, bo to nie jest suche. Wymieszaj mokre składniki. Bierzemy 3 paczkę i robimy teraz tutaj. Okej. O smaku. Smak. Nie wiem. Chyba mi się wydaje, że tu będą truskawki chyba. Okej. Wlej trochę mleka. Czyli to będzie do tego tutaj.
Dodaj mąkę. No, mąka będzie tutaj do tych suchych. Dobra, udało się. O matko. Tyle zachodów było, bo nie wiedziałam, o co chodzi w ogóle, nie? Pomacham tutaj do wszystkich, bo widzę, że zauważyliście, że tu jestem. Okej, okay, i teraz... A, już możemy tam pojechać z tym tortem. Dobra. Dobra, mamy i tort. Uwaga, moi drodzy widzowie. Okej. Okay. Możemy sobie kupić, a kupmy sobie jeden, bo czemu nie? Tym... dostawa tortu, okej. Okay. Dostaliśmy taką czapę, moi drodzy. To jest całkiem w porządku. Dobra. Jak co roku oczywiście usiądziemy sobie i... zjemy torcik. Wiecie, co chodzi? O, zatek konia, fajny widok. Dobra. Także, moi kochani, lecimy dalej, bo my w ogóle właśnie, my musimy zobaczyć te nowe kuce w ogóle. To jest w ogóle... tak, nowe kuce. Jak widzicie, nie wiem, czy wbijemy ten poziom, ale zobaczymy, bo tu jest, widzicie, mamy strasznie dużo zadanek i ja do nich pójdę. Tylko zanim to zrobię, ja bym jeszcze chciała właśnie kupić te dwa kuce. Gdzie są w ogóle te kuce? Bo nawet już nawet nie wiem. One są na farmie Steve'a. Dobra. Okej, okay, mamy i te nowe kuce. Ja oczywiście zdejmę sobie sprzęcik na szybciutko tutaj. Tutaj, moi kochani, macie dwa osobniki, które mnie bardzo interesują. Jest to taki właśnie kary, piękny. I już wam pokazuję, jak go nazywam. Tutaj grzywy im nie zmieniam, ale wam pokażę. Jak te grzywy się prezentują. Tu jest też taka fajna z bródką w ogóle. No, z bródką to jest po prostu prześliczna, wam powiem. Więc co, kupujmy oczywiście z bródką. I już wam pokazuję, to będzie tak ogier. Może być młody. I on będzie nazywał się... Szczerbatek! Szczerbatek, tak, to będzie Szczerbatek, czyli Tootless i lecimy... Tak. Dosiądź teraz. I właśnie nie wiem, czy go zostawimy, ale... muszę wam powiedzieć, że... Nie no, weźmiemy sobie raczej tego białaska fajnego. Bo tak się też kupię, także tak, moi kochani, wygląda nasz Szczerbatek. I tutaj będzie, moi kochani, biała furia. Tak, to będzie biała furia. Tylko tutaj jest taki problem w sumie, że... No ta grzywa będzie chyba normalna, bo... Może weźmiemy sobie tą taką ładniejszą. To będzie oczywiście klacz i może być młoda. I tutaj będzie teraz tak. Light i teraz coś na F, bo nie mogę dać w ogóle fury, co jest po prostu smutne. Ale mogę dać coś na F. I tutaj myślę, że dałabym po prostu... Była taka jedna taka nazwa, taki człon fajny był. Dam po prostu Light Fairy, bo tak mi najbardziej pasuje. Także, moi kochani, kupujemy. Dosiądź teraz. I mamy nowego kunia. Oczywiście wam pokażę animację, no bo jakby inaczej przecież. Tylko się troszeczkę ubiorę inaczej. W sensie przybiorę się. Pyk, pyk, pyk. I tu będzie idealnie akurat pas... Znaczy, tu będzie właśnie idealnie widać sprzęcik, no bo ten koń jest, wiecie, no jest biały. Więc wszystko fajnie widać. No i co? Zobaczmy sobie w ogóle właśnie chody tego kuca, tak wiecie. Dobra. No więc na początek już dajmy sobie to dębowanie. Tak ono wygląda. Co do animacji specjalnej, moi drodzy. No nie mogę wam niestety pokazać. Ale wiecie, jaka to jest animacja. Tak szczerze, naprawdę możemy sobie wziąć ten siódmy poziom, więc wam pokażę za chwilkę. Ale przejdźmy właśnie do naszych chodów. Więc tak, uwaga, wygląda. Stęp. Stępik. Kus. Galop. Szybszy galop. Tak żywa im tak tutaj lata w ogóle. No i uwaga, cwało oczywiście tak wygląda. Tak wygląda skok. I tak wygląda zatrzymanie. Takie no. W sumie jak u Haflingerów chyba nawet. Tak wygląda cofanie. Tak, o, jeszcze wam dębowanie pokazałam. Tak wygląda cofanie. Powiem wam tak, jednak postanowiłam nie wbijać tego poziomu. Tutaj macie klipa. Na moim serwerze na Discordzie właśnie znajoma wysłała, także mega się cieszę, że mogłam wam tak mniej więcej pokazać tą animację. No i co? Lecimy dalej robić zadanka. Do każdego teraz podjadę sobie, wiecie, miasteczka, miasta.
Znaczy to quiz, znaczy to w sumie tam jest ten quiz, tam coś było, czekajcie, muszę zerknąć, bo tutaj jest ta wycieczka, no nie? Ona też daje punkty doświadczenia tak naprawdę, ale zobaczmy sobie tutaj, o, tutaj mam ten quiz, właśnie. I one nam dadzą, dają jakieś PD dla postaci? Nie. Dobra, czyli jest ok, alright. Jutro pojawi się właśnie poradnik, tak jak wam wspominałam, z podków, czy też właśnie z tych odpowiedzi wszystkich do quizów. Będzie filmik, także na spokojnie wyczekujcie. I tu jest postopedę, dobra. To my sobie lepiej to weźmy po prostu. I jeszcze wam na koniec chciałabym pokazać, co jest nowego dzisiaj w sklepie dla Lifetime'ów. Oczywiście Rider, bo mamy takie siodło. Siodło właśnie z tego całego zestawu, co jest czarno-fioletowego. A tam dokupiłam sobie jeszcze rękawiczki i będzie git. Także moi drodzy, to by było na tyle. Dajcie znać koniecznie, jak wam się podobają urodziny, jakie są wasze wrażenia. No i o, właśnie dostałam ekspa dla konia. No i jakiego konia, raczej kuta Dartmoor sobie zakupiliście? Koniecznie się pochwalcie oraz jakie nazwaliście. A my, uwaga, już się z nami żegnamy, także trzymajcie się i do następnego. Pamiętajcie o zostawieniu lajka, suba i dzwoneczka. Siemano!